Halo, halo, witam serdecznie już w 30 chyba odcinku z serii The Last Faith. No i w dzisiejszym materiale rozwiążę misję poboczną powiązaną z tą oto babcią, której to musimy wręczać nienarodzonych z arystokracji północy. Jeżeli to robimy, to ona zapala jakieś świeczki. W każdym razie brakuje mi jeszcze kilku, ale zrobiłem sobie właśnie całą listę wszystkich przedmiotów, gdzie się znajdują dokładnie. Więc w sumie nie będę wszystkich przedstawiał, może zrobię jakąś mapkę, żeby ktoś mógł sobie zobaczyć, żebyście mogli zobaczyć w przyszłości. Ja natomiast przejdę tak jeszcze na szybkość i teraz. No mamy tutaj właśnie kilka w posiadłości Eska w Erlimie. Jeszcze w jakichś innych dodatkowych lokacjach, więc tak jeszcze wam szybko przyjadę. No i w sumie nie będę wszystkich przedstawiał. Tylko te, które mi jeszcze zostały. A jest jednak kilka całkiem ukrytych, ciężko dostępnych przejść, więc myślę, że warto to jednak przedstawić. A pozostałe to już w sumie robiłem na pozostałych gameplayach. No, te, które właśnie będę zbierał, itemy są zaznaczone tym sposobem. Możecie sobie cofnąć albo zobaczyć mapkę i tyle. Dobra, więc ruszamy na eksplorację. Dobra, w Mithringal jest kilka rzeczy jeszcze w sumie poza samymi materiałami. Zaraz wam pokażę, bo w sumie tu udało mi się przejść, tu był właśnie materiał, ale nie zwróciłem uwagi, że jeszcze jest ukryte przejście, patrzcie na to. Możemy przejść i odblokować jakieś kolejne surowce. No trochę niepowiązane z historią, ale nareszcie odblokowamy sobie wrota, które były wcześniej potrzebne. A to z kolei już w zasadzie poboczna kwestia, mógłbym to jakoś niżej zrzucić i właśnie odblokować sobie przejście wyżej, ale no mając double jumpa to już w zasadzie nie ma znaczenia. Dobra, więc to jest zrobione dalej z kolei. Wydaje mi się, że nie podróżowałem jeszcze tędy. Muszę się jakoś na górę dostać, ale pytanie jak? Ta to jest przedmiot. Czy idziemy naokoło? Nie ma innej opcji. No ta, to pewnie trzeba mieć właśnie dasze, double jumpy i wszystkie inne kwestie. Raczej inaczej nie dałoby rady. Więc trzeba być już w zaawansowanej rozgrywce dopiero wtedy. A nie, to jest piętro niżej. No, rzeczywiście nie skakałem aż tak daleko. No i proszę bardzo. Tak jest, mamy kolejnego nienarodzonego, więc wyśmienicie i szukamy kolejnych. Dobra, kolejny znajduje się w jaskiniach, ale to jest dosłownie tak ukryte przejście, że w życiu bym się nie spodziewał. Patrzcie tylko na to. Czyli jedziemy na górę i nawalamy w ścianę bez przerwy. Proszę bardzo. Znaczy mamy jakieś zakazane bomby na przykład, ale dałoby radę jeszcze niżej zaskoczyć. Gdzieś to jeszcze było ukryte przejście. Kolejne i proszę bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, jak to ktokolwiek odnalazł. Musiałem jednak zobaczyć na necie. No dobra, proszę bardzo, odnalazłem kolejny, który znajdował się w tym oto miejscu. No znowu trzeba było mieć double jumpa i dopiero wtedy. Wcześniej nie miałem podobnej możliwości. Dobra, czyli to już jest załatwione, dalej z kolei. A, jeszcze jeden dodatkowy sekret, zaraz wam pokażę. Znowu tak ukryty, że nie wiem, kto by miał to odnaleźć. Dobra, czyli ruszamy na górę. Po raz kolejny w tych całych jaskiniach tak zwanych. A, czy ja idę w dobrą stronę rzeczywiście? To już wszystko jest wyczyszczone, nie, piętro niżej jednak. A nie, to było raczej proste do odnalezienia, gdzie indziej były jakieś
inne przeszkody. Przepraszam, to nie było aż takie ciężkie. Dobra, kolejny sekret w przejściu liturgicznym. Patrzcie tylko na to, gdzie się znajduję, właśnie na samym dole. Teraz muszę jednak trochę przyspieszyć, bo mnie zaraz jeszcze zamorduje koleś. Dobra, i wchodzimy do góry. Patrzcie na to. To było jednak tym ciężkim do odnalezienia przejściem, którego właśnie nie wiedziałem, jak odnaleźć. Tylko też nie wiem, jak się skacze po drugie. Teraz... A to już nie wszystko, jeszcze dalej. I teraz dopiero mamy prawdziwe sekrety. Jeszcze mnie kolesie jakoś od dołu chyba nawalają, ale już nie ma znaczenia. Dobre, i nareszcie nie ma już innych sekretów, wszystko zostało odnalezione. Dobra, jeszcze mamy kilka materiałów, zaraz. Tu dobra, na double jumpie wskoczyć. A, to jest pojemnik na strzykawki. To w sumie na najwyższy level, wspaniale. Jeszcze tędy. To jest akurat to, czego szukaliśmy od dłuższej pory, więc proszę bardzo i... I w sumie nie wiem, czy to było na tyle. Zaraz się wrócę i zobaczymy, czy wszystkie już zebrałem. Dobra, i ostatni jest w przeklętych ruinach. Jeszcze nie zwróciłem uwagi, ale możemy wejść na double jump i proszę bardzo. A nie, to jeszcze nie jest, to musimy się wyżej dostać. Teraz. Tak jest, nienarodzony arystokracki. Arystokracji północy, niech będzie. Dobra, więc teraz możemy już finalnie wrócić do bazy. Dobra, więc proszę bardzo, wręczamy. Full once more. My babes are safe. At last, they may be resurrected into their true destined selves. Thank you, stranger, for you have sacrificed much of your time to help a crippled woman. And yet I feel something is amiss. There is space left in my stroller. Space which I will fill someday. I am certain. Dobra, i tym oto sposobem mamy ostatni herb rodu Oxneville. Rodzina Oxneville otrzymała dar boskiej mocy. Używała swojego herbu, by ukryć to, co wiedziała i posiadała. Herb przepadł podczas straszliwej bitwy. Ostatnią z Oxnevillów, która nim władała, była Medea. Obecnie posiada go Lady Helenia. Pragnie ona wydobyć wiedzę, którą on skrywa. Nie powodzi jej się jednak. Może komuś innemu się uda. No dobra, i tym oto sposobem mamy czwarty herb z tą bohaterką. Ta, to już więcej nie zrobię. Natomiast mając czwarty herb, mógłbym jeszcze fajną rzecz zrobić, ale... To może za chwilę jeszcze sobie level jakkolwiek doładuję. Dobra, w takim razie podróżujemy do rozpadliny poległych i na sam dół musimy się dostać i tam właśnie jest lokacja, żeby wykorzystać nasz ostatni, czwarty herb. Więc co może zwiastować, to akurat nie mam żadnego pojęcia. Aż takich rzeczy sobie nie spoilowałem. A może jakaś walka z bossem bym się spodziewał, albo jakieś legendarne materiały. Może to ulepszenie Barsowa, które poluje od dłuższej pory. Dobra, czyli mamy. I tym oto sposobem mamy kolejne wrota. To już chyba ostatni sekret na całej mapie dosłownie. Nie widzę żadnych innych zamkniętych drzwi. Więc w sumie jesteśmy blisko zakończenia całej produkcji, mówiąc szczerze. Proszę bardzo, wszystko jest raczej już odkryte. No więc cóż. Dobra, zobaczmy. Nie, już żadnych sekretów. Pewnie jakiś będzie rzeczywiście opening ze skrzynkami. Zazwyczaj podobnie to wyglądało. Dobra, więc mamy save'a, więc spodziewałbym się, że być może będzie walka z bossem i rzeczywiście lokacja wygląda dosyć mrocznie.
No! Stwór wygląda na poważnego, ale w sumie nie ma aż tak dużo zdrowia. Wykorzystajmy całą manę. Jeszcze w sumie na atak speeda sobie uruchomię ataki. O, co ja słyszę? Jakby cała arena dosłownie wybuchła. Albo się trząsła. Nie wiem, czy ja dobrze podchodzę. A, może muszę w tą stronę. Zaraz, zaraz. Albo skupmy się na tym latającym czymś. Rzeczywiście, o to chodzi w walce. A, to jeszcze nawala tam za trzy razy i dopiero wtedy. Dobra, nareszcie. Powoli robimy postępy, mniej więcej w połowie jestem. O kurde, to dopiero są przeraźliwe ataki na całą arenę. Nie żyję! Nawet nie zwróciłem uwagi, ile mam życia. Zaraz, zaraz. Dobra, więc kolejne podejście. Warto mieć jakiś proszek na koszmar, jasna sprawa. Przed chwilą właśnie nie miałem za pierwszym razem, co mnie jednak trochę zgubiło. Już się zamienił jednak w inną postać. To należy odczekać, on tam atakuje trzy razy. Kryształ tajemniczy. Ciężko to na tak ominąć, jak te macki wywołuje bez przerwy. W zasadzie połowa areny wtedy jest przez niego opanowana. Dobra, przy tym ataku lepiej się chyba skupić na omijaniu, bo to jednak mocno boli. Jeszcze więcej ataków niż zazwyczaj. Nadę radę ominąć. Co się dzieje? Jeszcze ta śmierć mi się ładuje co chwila i mamy innych przeciwników, jakichś cięższych.
ten atak jest dopiero przerażający. Jak długo to jeszcze ciśnie? No w sumie jeszcze mamy ulta, to by było super efektywne. Zobaczymy, czy starczy mi czasu. Dobra, po robocie i daliśmy radę. No, jeden z trudniejszych bossów. Z pewnością za jakimś trzecim razem udało mi się wygrać. Fałszywy Bóg. Pewnie będzie sporo warte. Sercny Kruksu. Żaden sługa kościoła nie jest w stanie uniknąć tego pragnienia. Rozpaczliwych poszukiwań większej mocy. Składali obietnice i zapieczętowali swe sekrety, wciągając swoje dusze w nieskończone polowanie. No i rzeczywiście 45 tysięcy kasy był koleś wart, więc to są całkiem spore wartości. Do tej pory w zasadzie najwyższe. Dobra, im materiały, zobaczmy. Notatka wieśniaka. To prawda więc, że najdostojniejsi spośród szachty przybyli tu, by ukryć sekret potężnej mocy. Wyczuwam ich obecność i to, co zrobili. Konsekwencji ich działań nie można odwrócić. Nikt nie może się ukryć. Czuję gniew, ale nie ludzki. Może Boże? Nie, to nie jest Bóg. Ale jest jak Bóg potężny. To dopiero początek. Wszyscy mieszkańcy tych ziem poczują konsekwencje. Dobra, jeszcze skrytka. Może jakaś broń? Zawieszka jasnej komety. Poszukiwane osobliwe uroki, używane do wzmacniania nosiciela szeptami boskiej mocy. Wiedza i wykorzystywanie takiej mocy były badane przez zrodzonych z gwiazd przez lata i podobno zostały potajemnie wydobyte z mocy tych, którzy twierdzą, że są boscy nad światem. A dobra, i co to w ogóle będzie warte? Obrażenie... nie, to jest to. Koszt energii minus 15. No, całkiem niezłe w zasadzie, zobaczmy, ale zamiast czego? Nie, raczej by mi się nie przydało, mam już większe obrażenia fizyczne, obrażenia krwi i większe maksymalne zdrowie, więc raczej nie planuję zmiany. Dobra, więc to było chyba na tyle. Walka z sekretnym kolejnym bossem została załatwiona. Ewidencja 1 był jednym z trudniejszych, ale daliśmy radę. Więc w sumie wracamy i chyba tyle. Postaram się jeszcze jakieś inne interesujące sekrety odnaleźć. Ale to już na przestrzeni kolejnych odcinków. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jajka, soła, dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.